Tuning pojazdów użytkowych ma na celu poprawić ich wizerunek i wyróżnić przewoźnika w tłumie takich samych ciężarówek. Owszem, duże logo i napis z nazwą firmy z daleka informują, kto jedzie, ale często nie niosą ze sobą ładunku emocjonalnego. Do czego on jest potrzebny? Do wyrobienia sobie przyjemnych skojarzeń. Te z kolei zakodują się w naszej pamięci na dłużej i ujawnią się w odpowiednim momencie. Przykład? Bardzo proszę. Pamiętacie świąteczną reklamę Coca-Coli? Co w niej robiło największe wrażenie? Czy nie sznur świecących ciężarówek? Pamiętacie, jakie to były ciężarówki? Tak, amerykańskie. A pamiętacie kolor czapki chłopca z reklamy? Na pewno nie. Nie było na niej światełek i napisu Coca-Cola, ale stare amerykańskie ciężarówki mocno utkwiły Wam w pamięci, bo były wyjątkowo stuningowane. Tym sposobem przechodzimy do tematu, którym dziś się zajmiemy. Do starych pojazdów, czyli oldtimerów. Jak zwykle opowiedzą o nich znane Wam twarze. Panie przodem. A, dziękuję, dziękuję. No cóż, stary samochód to nie to samo co oldtimer. Aby można było pojazd tak nazwać, musi on spełnić szereg wymogów. Przede wszystkim musi być zadbany i zachowany w oryginale w jak największym stopniu. No nie oznacza to, żeby tam można było dodać jakiś nowych elementów albo zadbać o to, żeby było to ładnie pomalowane, tak? Oldtimer, no to może nie musi być bardzo stary. On może mieć na przykład 20 lat, 40 lat, a będzie zrobiony tak, jak był kiedyś, że na przykład ma zieloną kabinę, a czerwony bagażnik na dachu. Nie wiadomo po co ten bagażnik, bo to jakby turecki samolot był. Nie wiadomo po co wtedy, ale ten był na plan dekę na przykład. Nie? A często stała tam skrzynka na napoje, tak? Z butelkami. Pojazdy zabytkowe, czyli te tak zwane oldtimery, podobnie jak inne zabytki, takie jak choćby zamki czy pałace, mogą być w bardzo różnej kondycji. Mogą to być zachowane pojazdy w stanie fabrycznym, modele odrestaurowane, postarzone customy albo takie trwale zachowane ruiny. O sobie mówisz ruina trwale zakonserwowana? Tego jeszcze nie słyszałem. Ale wracając do tematu, jak ma się tuning do oldtimerów? Wydaje się, że mamy tutaj konflikt. Niekoniecznie, bo to tak podobnie jak z makijażem. Może być wyrazisty lub subtelny. Na przykład dobry wizażysta potrafi kogoś odmłodzić lub odświeżyć. I tutaj mamy dokładnie to samo. Niekiedy tego tuningu tak na pierwszy rzut oka nie widać, a później tak się człowiek przypatrzy i się odbija siebie, tak jak błyszcze, co nie? Piękny klar. W starych samochodach nie było takiego klaru, był bardziej zmatowiony. Piękne chromy, takie no, błyszczące i dopracowane, i zegary na przykład nie, jakieś tam zaśniedziałe i te szkiełka później takie dorobione, także po lampach to nawet widać. W przypadku oldtimerów wszelkie dodatki typu malunki, kangury, gadżety nie powinny zaśmiecać wizerunku tego pojazdu, burzyć jego prawdziwego wyglądu. Pięknie to ująłeś. Pisujesz wiersze? A z innej beczki. Można czegoś nie lubić w oldtimerach? Na pewno coś jest. Jak tuningują stare ciężarówki, no to mam widać na tych starych manach, ale ja pamiętam na przykład takie many, co to jeździły jeszcze Bissingi, jeździły na Berlin Zachodni i on jest zrobiony tak, jak były kiedyś. No. On był już wtedy stuningowany, po nowym był stuningowany i ktoś go jakby odrestaurował. Jest w tym samym kolorze, te same śrubki, tak samo pomalowane tylne mosty, felgi i tym podobnie. Ale jak widzę na przykład u nas Jelcza czy Stara i on jest pomalowany w jakimś kolorze innym i taką farbą, która no, wtedy nie istniała, no to szlak nie trafia. To już nie jest tuning i to jest po prostu popsucie wartości takiej koneserskiej tego pojazdu. Wielokrotnie można spotkać oldtimery udające pierwszy środek transportowy wielkiej znanej firmy, choć nigdy tak naprawdę w niej nie jeździły. Co o tym sądzicie? Jest jeszcze tak zwany wiejski tuning, czyli łączenie elementów z różnych pojazdów, ale i tutaj są wyjątki. Bardzo sobie cenię na przykład Złomka, którego można wielokrotnie było widzieć na Mastertrucku.
Sam jesteś złomek, bo farba zeszła ci z włosów aż do gołej blachy. Ale na koniec opowiedzcie, jakie oldtimery najbardziej cenicie. Na pewno macie jakichś faworytów. No, wozy strażackie. Każdy z nich jest piękny. I to z kilku powodów. Po pierwsze, wszystkie są dopieszczone. Po drugie, są w nienagannym stanie technicznym. I wreszcie po trzecie, każdy z nich dalej może jechać walczyć z pożarem. Ja tak naprawdę kocham samochody amerykańskie. No, może mniej wygodne do jazdy jak te nasze europejskie. Szkoda, że już koncerny ich jak najmniej produkują, bo to jednak ten nos i zabiera tą ładowność. No ale od nich wszystko się zaczęło i to są piękne, stylowe samochody i tam było na czym tego chromu zawiesić. Pięknie to wyglądało. Bardzo mnie cieszą ciężarówki i autobusy z bloku wschodniego. To jest jeszcze morze pojazdów, łatwych jeszcze do zdobycia. A ja cenię sobie z kolei oldtimery stylizowane na zniszczone lub z zakonserwowanymi zniszczeniami. Jest to bardzo fajny styl, odbiegający od często bardzo kosztownej renowacji całkowitej. No tak, podarte dżinsy nie na darmo są lepsze od nowych. Ale cóż, o gustach się nie dyskutuje. Do następnego Truck Story.